Hard Science Can Be Easy. Podcast Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprasza Karolina Głowacka. W jaki sposób skala nano może wpływać na skalę makro? Jak biolodzy, fizycy i medycy operujący na maleńkich cząsteczkach mogą ratować nasze zdrowie i życie? Porozmawiamy o mRNA, które zrobiło w ostatnim czasie oszałamiającą międzynarodową karierę za sprawą szczepionek przeciwko COVID-19. Podyskutujemy wreszcie o pracy na granicy fizyki, chemii i biologii. Nazywam się Karolina Głowacka, zapraszam Państwa na odcinek podcastu z serii Hard Science Can Be Easy. A moją rozmówczynią jest doktor habilitowana Joanna Kowalska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Z Zakładu Biofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Chemii Bioorganicznej. To jest temat, po pierwsze bardzo się cieszę, że rozmawiamy. Pani bada mRNA. Proszę nam powiedzieć, na ile realny to jest przełom w medycynie, że udało się wykorzystać właśnie mRNA? Mogę tutaj nie być zupełnie obiektywna, no bo jest to dziedzina, którą się zajmuję od dawna, ale moje takie zupełnie prywatne zdanie na ten temat jest takie, że to ta data 2 grudnia, kiedy po raz pierwszy szczepionka RNA została zatwierdzona jako terapeutyk do stosowania u ludzi, czy akurat w tym przypadku szczepionka, ale są również badane terapeutyki mRNA. To jest naprawdę data historyczna, która zapisze się po prostu w historii medycyny i to jest taki przełom. A to będzie jak antybiotyki? Myślę, że tak, że to jest taki przełom na miarę odkrycia penicyliny, dlatego że bardzo wiele chorób, które w tej chwili są nieuleczalne, właśnie dzięki mRNA być może w przyszłości zostanie wyleczonych, czy przynajmniej ich objawy zostaną znacząco złagodzone. To są na przykład choroby genetyczne, to są różnego rodzaju schorzenia, których się małymi cząsteczkami nie da leczyć. Wyjaśnijmy proszę, na czym polega technologia mRNA, messenger RNA. Wiemy, że to znaczy, ja sobie to tak tłumaczę jako kurier. Tak to widzę, tak to rozumiem. Proszę nam wyjaśnić, co jest tutaj kluczowe? To jest bardzo dobre porównanie. mRNA jest takim kurierem, można powiedzieć, jest takim przekaźnikiem informacji. Może warto zacząć od tego, że wszystko, co się dzieje w naszym organizmie, każde białko, każda inna cząsteczka, która powstaje, jest wynikiem procesu zwanego ekspresją genów. A geny to są fragmenty DNA, które kodują właśnie albo białko, albo RNA. I aby taki gen zadziałał, czyli mówimy profesjonalnie, żeby uległ ekspresji, musi zostać ten fragment DNA przepisany na cząsteczkę właśnie RNA. RNA, które koduje białko, nazywamy informacyjnym, czyli przekaźnikowym RNA, ponieważ na jego podstawie w innym miejscu komórki powstanie cząsteczka białka. Ona jest takim przepisem na białko. I to się dzieje w naszych organizmach każdego dnia. Nieustannie. Nieustannie produkujemy mRNA, na podstawie mRNA produkujemy białka, te RNA są później degradowane. I to samo zjawisko wykorzystują terapie mRNA, w których po prostu zakodowane w mRNA dostarczamy białko o działaniu terapeutycznym. Ja oglądałam jeden z Pani wykładów i tam użyła Pani bardzo fajnej metafory. Może byśmy ją przytoczyły, czyli oto mamy instrukcję obsługi, która jest gdzieś w bibliotece powiedzmy i to jest, rozumiem, DNA w naszym jądrze i mamy kserokopiarkę, na której robimy kopię tej instrukcji. To jest właśnie RNA, tak, prawda? I dopiero tak. Wynosimy tę kserokopiarkę na zewnątrz i wykonujemy instrukcję. To tak, o to tutaj chodzi. Dokładnie, ponieważ DNA jest tak cennym materiałem, że jeśli cokolwiek by się z nim stało, to jest zagrożenie dla naszego organizmu. Na przykład uszkodzenia DNA powodują raka. Choroby genetyczne też wynikają z uszkodzeń DNA, więc jakby taki mechanizm się wytworzył po to, żeby chronić to DNA, żeby ono było eksploatowane w jak najmniej inwazyjny sposób i właśnie RNA jest tym pośrednikiem, który służy jako taka właśnie zużywalna kopia. I czego my się nauczyliśmy? To znaczy, w jaki sposób potrafimy panować teraz nad RNA? Czego się nauczyliśmy? To jest bardzo dobre pytanie, na które można by odpowiadać godzinami. Można powiedzieć, że na początku, kiedy ja zaczynałam na przykład interesować się tym tematem, to było jakieś 15 lat temu,
było bardzo wiele, wydawało się, że stosowanie mRNA jest jakąś mrzonką, że to jest w ogóle niemożliwe. Większość ludzi... Dlaczego to było takie trudne? Dlatego, że problemem była stabilność RNA, czyli trudno było wytworzyć cząsteczki RNA, które byłyby na tyle trwałe, żeby przetrwały w organizmie wystarczająco długo, żeby białko mogło powstać z nich. Bo co, one się rozpadają po prostu? Jakby to takie kartki to kruche? To są te nietrwałe kopie i one są zaprogramowane, żeby trwać w komórce kilka godzin, kilka dni maksymalnie. I trzeba było opracować proces dostarczania RNA tak, żeby on był skuteczny na tyle, żeby tego RNA odpowiednio dużo wniknęło i odpowiednio dużo z tego w związku z tym powstało białka. Drugą rzeczą jest to, że wirusy to też jest RNA, obce, które wchodzi do komórek, więc komórki mają mechanizmy, aby chronić się przed tymi wirusami i w związku z tym trzeba było opracować taki sposób dostarczenia tego RNA, żeby ono nie było rozpoznawane jako wirus, bo jeśli ono zostanie rozpoznane jako obce RNA, no to wtedy zostanie natychmiast zdegradowane i białko, zanim białko w ogóle zdąży powstać, to są nasze naturalne mechanizmy obronne. Więc trzeba to RNA ubrać odpowiednio, tak żeby ono przypominało nasze komórkowe RNA. I taką najważniejszą częścią tego RNA, które znakuje w naszej komórce właśnie nasze mRNA naturalne. Czyli jest takim znacznikiem nie ruszać, swój, zostawić. Jest właśnie taka struktura nazwana czapeczką lub kapem. Pracujemy właśnie nad tą czapeczką, która jest potrzebna do tego, żeby zapewnić RNA odpowiednią stabilność, ale ona również bierze udział w procesie rozpoczęcia, czyli inicjacji translacji, czyli tego procesu biosyntezy białka. Jeśli RNA nie ma takiej czapeczki, to białko nie powstanie. I my zajmujemy się modyfikowaniem tej czapeczki po to, żeby otrzymać RNA, które będzie jeszcze bardziej stabilne, jeszcze więcej białka powstanie. I to jest właśnie jeden z głównych tematów, którym zajmujemy się od wielu lat w naszej grupie badawczej. Szczepionki to jest, wydaje mi się, rzecz już dość szeroko omawiana i nie chcę teraz już się w to wgłębiać, chociaż jest to temat fascynujący. Ciekawsze i mniej omówione wydają mi się te wątki związane z farmaceutykami. To znaczy w znaczeniu leczniczym, nie profilaktycznym jak szczepionki, ale bezpośrednio w leczniczym. Co można zrobić? Jakiego rodzaju chorób można wyleczyć dzięki tej technologii? Praktycznie każdą chorobę, możemy sobie przynajmniej to wyobrazić w teorii, że możemy wyleczyć każdą chorobę, która polega na tym, że w organizmie powstaje jakieś niefunkcjonalne białko. Na przykład przykładami takich chorób są różnego rodzaju choroby metaboliczne, na przykład fenyloketonuria, kiedy brakuje nam w wątrobie enzymu, który przekształca aminokwas fenyloalaninę. I normalni ludzie, zdrowi ludzie go mają i ta fenyloalanina nie jest dla nich toksyczna. Natomiast osoby, które nie mają tego enzymu, ten aminokwas jest dla nich śmiertelnie trujący. Jest na przykład choroba mukowiscydoza, której brakuje nam, czy mamy uszkodzony w płucach jeden receptor jonowy i to powoduje, że ta tkanka płucna funkcjonuje nieprawidłowo, gromadzi się w niej śluz, w tym śluzie z kolei namnażają się bakterie, no i to powoduje różne problemy z układem oddechowym. Są różnego rodzaju dystrofie mięśniowe, kiedy brakuje jakiegoś białka odpowiadającego za funkcjonowanie mięśni i to prowadzi do jakiejś tam bardzo powolnej degradacji układu ruchowego, no i w końcu taka osoba już staje się całkowicie niesprawna i musi poruszać się na wózku inwalidzkim. Więc jest bardzo. I to można cofnąć? Czy zahamować? Więc taka terapia generalnie mogłaby polegać na tym, że do odpowiedniej tkanki, na przykład jeśli nie ma białka w mięśniach, no to do tkanki mięśniowej dostarczamy mRNA, które koduje to białko i to białko powstaje. Co jakiś Ale to czas. Ile pani tego mRNA dostarczy, skoro mamy tak wiele komórek przecież? No, nawet nie chcę liczyć to, ile, ale dużo. Jest to oczywiście problem. To znaczy dostarczanie takiego mRNA trzeba by powtarzać na przykład raz w miesiącu albo raz na kilka miesięcy. Ponieważ no, mRNA ma swoją ograniczoną trwałość i białko też ma swoją ograniczoną trwałość. Można te białka prowadzić taką inżynierię białek. Można te białka i mRNA udoskonalać tak, żeby one były jeszcze trwalsze. Ale jest jakiś limit. I więc to jest taka terapia, która musiałaby być długofalowa, tak. Oczywiście alternatywą do tego jest terapia genowa, kiedy modyfikujemy po prostu genom pacjenta. A to jest chyba jeszcze trudniejsze. Modyfikujemy DNA.
Tak, dokładnie. To jest jeszcze trudniejsze i jest ryzykowne, no bo modyfikujemy coś na zawsze. W przypadku RNA, jeśli zobaczymy jakikolwiek długofalowy efekt niepożądany, możemy po prostu terapię w każdej chwili zaprzestać. Zmodyfikowanego genu w DNA już się wyłączyć nie da. Nawet jeśli on za 10 czy 20 lat okaże się, że powoduje jakieś skutki uboczne. Więc tutaj mamy za i przeciw. To nie jest tak, że jedna terapia jest definitywnie lepsza od drugiej. W różnych dziedzinach różne terapie są, różne podejścia są testowane i tak naprawdę sprawdzi się to, które jako pierwsze dla danej choroby okaże się skuteczne. I to może być tak, że w przypadku jednego schorzenia modyfikowanie DNA będzie lepsze, w przypadku innego schorzenia dostarczanie RNA będzie lepsze. Wydaje się, że w przypadku chorób metabolicznych, gdzie mamy na przykład brak jakiegoś enzymu w wątrobie, RNA może być bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ wątroba jest organem dosyć ukrwionym i tam RNA można dostarczyć stosunkowo łatwo. No tak mówimy, białka, enzymy. Chodzi po prostu o to, że białka to są cząsteczki, które pełnią absolutnie rozmaite funkcje w naszym organizmie. Regulują, budują. I jak rozumiem, jakaś taka cegiełka nie działa, jeden z tych elementów, to właśnie rozpoczyna się na przykład jakaś reakcja łańcuchowa, bo zatnie się kolejny proces i to, co pani mówiła na przykład z tą mukowiscydozą, że jakaś tam jedna rzecz nie działa, to powoduje już, że się gromadzi śluz i tak dalej. Więc dostarczenie takiego, ale właśnie, to jest ciekawe, bo my chcemy uzyskać dobrze funkcjonujące białko. Tak. To dlaczego nie dostarczamy dobrze funkcjonującego białka, które jest wytworzone w laboratorium, tylko RNA? Często się próbuje to robić, tylko dostarczanie białek jest jeszcze bardziej nieefektywne. Dlaczego? Są duże? Są duże, są trudno rozpuszczalne w wodzie, nie wnikają do komórek. Nie przebiją się przez te błony, tak? Tak. I dodatkowo jest jeszcze jeden czynnik, to znaczy jeśli białko wielokrotnie podajemy pacjentowi, to jest to najlepszy sposób, żeby go na to białko uczulić niejako. Czyli po prostu po jakimś czasie pacjent może wytworzyć przeciwciała na to białko. I to jest też poważny problem, bo jeśli on nie ma tego białka prawidłowego, to on może, jego organizm może rozpoznawać jako białko obce. Więc po prostu taka terapia, gdzie wielokrotnie podajemy coś, to jest najlepszy sposób na wytworzenie przeciwciał. I to w tym przypadku po prostu to białko przestanie działać, ta terapia przestanie działać, ponieważ podane białko będzie natychmiast neutralizowane. W przypadku RNA to jest oczywiście ciągle wyzwanie właśnie, żeby też uniknąć tej odpowiedzi immunologicznej, ale jest to troszkę, wydaje się, że jest nadzieja na to, że to się uda zrobić, dlatego że RNA dostarcza się w inny sposób. Ono jest pakowane w lipidy. Poza tym z jednej czyli cząsteczki... takie tłuszczowe bąbelki. Dokładnie. I właśnie do niektórych organów takie bąbelki docierają bardzo dobrze. To jest wątroba, płuca, śledziona. Poza tym z jednego RNA może powstać nawet 1000 cząsteczek białka. Bo ten proces... Czyli efektywnie. Tak, bo ta kopia może służyć kilkanaście, kilkadziesiąt razy do wytworzenia białek, nawet kilkaset, jeśli to RNA jest odpowiednio trwałe. Więc dawka, którą podajemy, jest mniejsza, a im mniejsza dawka, tym mniejsze efekty uboczne, tym mniejsza toksyczność i tak dalej. Więc tutaj są zalety. Oczywiście terapie białkowe są i działają. Na przykład w nowotworach są leki biologiczne bardzo efektywne, tak zwane inhibitory punktu kontrolnego, które są białkami, ale to są cząsteczki, które działają na zewnątrz komórki. One się wiążą z białkami, które są na zewnątrz komórki. Jeśli chcemy coś dostarczyć do środka komórki, to RNA jest znacznie w tym przypadku lepsze. A na ile precyzyjna to jest technologia? To znaczy, czy nie ma takiego ryzyka, że skseruje pani na przykład, używając tamtej metafory, trochę za dużo tej instrukcji i się wytworzy jeszcze dodatkowe białko, które może nam tutaj coś nabruździć? Czy pani ma pełną kontrolę nad tym, co to RNA wytwarza? Sekwencja RNA jest projektowana w laboratorium. Jesteśmy w stanie zamówić, kiedyś to się syntezowało, teraz po prostu zamawiamy w firmie sekwencję DNA, podstawie której chcemy wytworzyć RNA. Bo to tak DNA, brzmi, tylko chciałabym zwrócić uwagę, bo to tak brzmi, że syntetyzujemy sekwencję DNA. To są po prostu chemia, cząsteczki konkretne się zamawia, złożone, rozumiem, w odpowiedni sposób i to jest to. One nie są syntezowane chemicznie, one są najczęściej syntezowane enzymatycznie. Ale generalnie metody, współczesne metody biologii molekularnej pozwalają nam na to, żeby wytworzyć dowolną sekwencję DNA, jaką sobie wymarzymy.
To też nie jest żadna magia, bo się może wydawać, że tworzycie sztuczne DNA w laboratoriach. Studenci robią to na trzecim roku, już kopiują plazmidy i to są mniej więcej takie proste metody biologii molekularnej. Jeśli znamy sekwencję prawidłowego białka, to możemy fragment DNA kodujący taką sekwencję wytworzyć sobie prostymi metodami, albo nawet kupić w dzisiejszych czasach. A potem w procesie zwanym transkrypcją in vitro, to też jest bardzo prosty proces biochemiczny, w którym używamy jednego enzymu, czterech substratów czy pięciu i mieszamy je ze sobą, czekamy godzinę i mamy RNA. I to sekwencję tego RNA też możemy sobie zweryfikować, potwierdzić, możemy sprawdzić, czy ma odpowiednią masę, czy możemy sekwencjonować. Obecnie nawet są metody sekwencjonowania pojedynczych cząsteczek RNA. Możemy co do nukleotydu potwierdzić, że rzeczywiście to RNA jest tak, jak my chcemy. A na końcu jeszcze możemy, zanim to podamy pacjentowi, na przykład sprawdzić, czy powstaje z tego RNA białko o takiej sekwencji, jak chcieliśmy. Więc wszystko może zostać zweryfikowane co do jednej cząsteczki, więc jest to jakby w tym zakresie technologia RNA jest również lepsza od wytwarzania białek, bo w przypadku wytwarzania białek te białka muszą zostać wytworzone w jakimś systemie, albo bakteryjnym, albo w komórkach eukariotycznych i te komórki mają charakterystyczne dla siebie procesy, w których te białka mogą być jakoś modyfikowane. I my do końca nie mamy kontroli nad tym, jak one zostaną zmodyfikowane. I musimy za każdym razem potwierdzać, że na przykład ta struktura wytworzona w tym procesie jest taka sama, jak wytworzona w poprzednim. W przypadku RNA to jest proces, w którym nie ma żadnych przypadkowych zdarzeń. Wszystko jest kontrolowane ściśle poprzez aktywność jednego enzymu. To jest jak właśnie jak reakcja chemiczna. Mimo, że to jest biochemiczna reakcja, to właściwie to działa jak reakcja chemiczna. Może jest zupełnie odtwarzalna i możemy ją przeprowadzać wielokrotnie w różnych odstępach czasowych i zawsze wynik będzie dokładnie ten sam. A czy to jest tak, że powstaną leki, które będą masowe i czy one mogą wyraźnie tanieć na przykład? Czy one będą tylko bardzo szczególne i wysokotechnologiczne, bo kiedy porównała to pani do antybiotyków, że to jest podobnego rodzaju przełom, no to mnie by się marzyło coś takiego właśnie z technologią mRNA, że ona, no nie wiem, czy będzie w aptekach, no ale że będzie dostępna w każdym szpitalu powiatowym na przykład. W tej chwili koszt szczepionki mRNA jednej to jest $17, więc ta technologia już jest bardzo tania. Wydaje mi się, że następne 5 lat przyniesie powstanie wiele firm, które będą specjalizowały się w wytwarzaniu RNA, zoptymalizują tą technologię i stanie się to jeszcze tańsze. Więc ta technologia już teraz przestała być technologią horrendalnie drogą. Natomiast jeśli chodzi o szczepionki, czy w ogóle terapie spersonalizowane, to jest taki potencjał, ponieważ RNA możemy wytworzyć bardzo łatwo w probówce. Jeśli poznamy gen, który dla konkretnego pacjenta będzie optymalny, jesteśmy w stanie w ciągu miesiąca ten gen zaprojektować matrycę do syntezy RNA, zrobić to RNA, oczyścić je i przygotować na jego podstawie lek. Jeśli mamy już ten proces zoptymalizowany. To trwa to około miesiąca. No i do czego to może się przydać? W przypadku chorób genetycznych to nie jest aż tak konieczne, chociaż ważne jest to, żeby to RNA i to białko, które z tego RNA powstaje, nie aktywowało układu immunologicznego. I pod tym kątem z pewnością można by to dopasowywać do różnych pacjentów, bo nasze układy immunologiczne różnią się od siebie i różnych ludzi, można powiedzieć, różne fragmenty białek będą uczulały. Więc pod tym względem na pewno optymalizacja jakaś w przyszłości będzie możliwa, ale najbardziej ta spersonalizowana technologia największe zastosowanie może znaleźć w szczepionkach tak zwanych przeciwnowotworowych. To nie są szczepionki w sensie, że przyjmujemy je po to, żeby nie zachorować na raka. To są szczepionki, ponieważ aktywujemy układ immunologiczny, żeby walczył z nowotworem, który mamy. A żeby ta walka była efektywna, to właśnie pomysł, który teraz wiele firm farmaceutycznych realizuje, jest taki, że najpierw sekwencjonujemy genom nowotworu pacjenta, sekwencjonujemy genom zdrowych komórek, szukamy różnic. I te białka, które się różnią, które w nowotworze występują, są zmutowane, jest ich dużo, te białka wykorzystujemy po to, żeby zaktywować układ immunologiczny do
zwalczenia nowotworu. Czyli mówimy układowi odpornościowemu, zwróćcie uwagę na te białka, to jest wróg, bo to wiemy, że to jest jeden z podstawowych problemów walki z nowotworem, że one się ukrywają, prawda, przed naszym układem odpornościowym. Tak, nowotwór wytwarza różne związki chemiczne, które mają naszemu organizmowi powiedzieć, tu jest wszystko okej, tutaj nic się nie dzieje, proszę iść dalej, mówi limfocytom i innym komórkom, które normalnie taką komórkę nowotworową powinien zniszczyć. Jeśli nowotwór skutecznie się zamaskuje, to wtedy bardzo trudno jest układ odpornościowy z powrotem nakierować na niego. I właśnie te immunoterapie mają na celu odblokowanie tego ukrycia, tej kryjówki nowotworu, zniszczenie jej po to, żeby on był wyeksponowany dla układu odpornościowego. A skoro mówimy o szczepionkach, to bo ta technologia mRNA zastosowana do szczepionek przeciwko COVID-19 wydaje się tak uniwersalna, że ja od razu mam apetyt na to, żebyście państwo, jako mówię cała branża naukowa, przygotowali po prostu szczepionki na wszystko. Bo jaki jest problem? Problemem są jak zawsze pieniądze. Przygotowanie jakiegokolwiek leku czy szczepionki to jest koszt naprawdę od początku do końca, żeby ten proces przeprowadzić, to jest koszt jakiegoś miliarda dolarów. Więc stać na to tylko najpotężniejsze koncerny farmaceutyczne na świecie, więc... No ale tak technicznie, na malarię można by bez problemu przygotować? Tak, są takie próby, są próby opracowania szczepionek na malarię, na Zikę, na HIV, na dengę. Wydaje mi się, że jest praktycznie każda choroba wirusowa jest możliwa do zastosowania. Oczywiście grypa i mRNA. Ale ona tutaj się zmienia znowu. Grypa się zmienia i za każdym razem, co roku musimy wytworzyć szczepionkę z nowego szczepu grypy. W przypadku mRNA wystarczy, że sekwencjonujemy ten szczep i wybierzemy te nowe białka i możemy RNA znowu wytworzyć w ciągu miesiąca. Nie musimy nawet tego wirusa namnażać. Trochę poprawiamy instrukcję, redagujemy ją i dalej puszczamy tak, w produkcję. No dokładnie. To brzmi fantastycznie. To ja oczekuję, że za 10 lat będą to szczepionki dosłownie na wszystko. Ja myślę, się ustawię w kolejce po każdą zatwierdzoną. Ja myślę, że tak będzie. No i to jest też jakby unikalne dla mRNA, że mRNA aktywuje dwie ścieżki działania układu odpornościowego, dokładnie tak samo, jak dzieje się to w naturze. Jeśli podajemy szczepionkę RNA, to zarówno wytwarzają się przeciwciała, czyli mamy odpowiedź humoralną, jak i aktywują się limfocyty te cytotoksyczne i potem mamy komórki pamięci, czyli mamy odpowiedź komórkową. I tak samo działa nasza naturalna odporność. Natomiast na przykład szczepionki białkowe, one głównie aktywują przeciwciała. Ale jeśli wirus tym przeciwciałom ucieknie, to on już potem łatwiej może się namnażać w komórkach. Natomiast te szczepionki mRNA naprawdę działają dokładnie tak, synchronicznie aktywują nasze mechanizmy odpornościowe i dlatego są właśnie tak wyjątkowo skuteczne. Ta skuteczność ponad 90% dla szczepionek koronawirusa zaskoczyła, wydaje mi się, wszystkich, nawet tych, którzy te szczepionki rozwijali. To jest naprawdę fenomenalna technologia i jeśli państwo mają jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, czy się szczepić, to naprawdę koniecznie, jak najszybciej, jeszcze dzisiaj się umówić na szczepienie. Chciałam panią poprosić o to, żeby pani się trochę pochwaliła sukcesami Laboratorium Chemii Bioorganicznej, bo już tyle lat właśnie pracy nad mRNA. Co udało wam się poprawić? W naszym laboratorium... Od czego by tu zacząć? Od czego by tu zacząć właśnie? Bardzo mamy różne osiągnięcia, no ale może opowiem o tych osiągnięciach właśnie związanych z mRNA, bo to pewnie państwa najbardziej interesuje. Tak, bo nie tylko mRNA jest tu u państwa. Interesujemy się różnymi rzeczami. Natomiast jeśli chodzi o mRNA, no to naszą specjalnością są modyfikacje końca 5' mRNA. I ten temat został zapoczątkowany przez obecnie profesora Jacka Emilitego i w tej chwili my razem pracujemy. Ja pracuję na Wydziale Fizyki, on w Centrum Nowych Technologii, ale generalnie nasza grupa badawcza to jest tak naprawdę jeden zespół, wymieniamy się zasobami ludzkimi, finansowymi, sprzętowymi i dzięki temu ta praca idzie jeszcze efektywniej. I pracujemy nad różnymi modyfikacjami końca 5' mRNA po to, żeby ulepszyć jego właściwości jako potencjalnego terapeutyku. I naszym takim pierwszym osiągnięciem, które sprawiło, że naprawdę uwierzyliśmy w to, że modyfikacja tej małej części RNA, którą jest ta czapeczka, może zrobić ogromną różnicę. Była taka modyfikacja, gdzie jeden z atomów tlenu w tak zwanym mosku trifosforanowym zastąpiliśmy na atom siarki.
Proszę sobie wyobrazić, że cząsteczka RNA to jest jakieś 80, 100 tysięcy, czasem więcej atomów, a my zamieniliśmy jeden atom tlenu na jeden atom siarki i okazało się, że takie RNA jest 3 razy bardziej trwałe, powstaje nawet 5 razy więcej białka z niego, to białko powstaje dłużej. I to było niesamowite odkrycie. To się wydawało. Jak na to wpadliście przecież? To znaczy to, że kap jest ważny, wiedzieliśmy. Tak, a to, ale który tlen atom... na siarkę i który? Że tlen na siarkę było wiadomo z literatury, że tego typu modyfikacje mogą stabilizować takie cząsteczki przeciwko degradacji enzymatycznej. Natomiast który, to już trzeba było sprawdzić, to między innymi właśnie było elementem mojej pracy doktorskiej. Tam jest tych atomów, które czyli można tak zamienić. Dłubała atom po atomie? Tak, tam jest tych atomów, które można zamienić, jest 6. I ja zamieniłam każdy z tych 6, jeszcze tam było kilka innych wersji, no i ten jeden, który działa dobrze, się udało zidentyfikować, to było metodą prób i błędów, na tym czasami nauka polega, to nie jest tak, proszę państwa, że naukowcy wszystko wiedzą z góry i potrafią wymyślić, bo po prostu się próbuje i to najczęściej nie wychodzi. Tak, najczęściej nie wychodzi, bardzo dużo innych modyfikacji cytowaliśmy, które nie działały tak, jak byśmy sobie wyobrażali, ale jak ta jedna wyjdzie, no to wtedy ona jest tym hitem i tym osiągnięciem i już o tych 30, które nie działały, się tak chętnie nie opowiada, prawda? Mimo, że to bardzo dużo czasami pracy kosztuje. Więc ten jeden wynalazek jakby pokazał, że jest ogromny potencjał w tym modyfikowaniu. Ten wynalazek został skomercjalizowany już ponad 10 lat temu przez firmę właśnie BioNTech, która w szczepionce na koronawirusa nie używa, ale używa jej w szczepionkach przeciwnowotworowych właśnie, które są też, firma BioNTech rozwija kilka eksperymentalnych szczepionek przeciwnowotworowych i w ogromnej większości tych szczepionek opartych na mRNA właśnie nasz związek został użyty. Natomiast my przez te 10 lat nie próżnowaliśmy też i opracowaliśmy wiele innych nowych modyfikacji, które rozwijamy już w ramach naszej spółki. Założyliśmy Spino w 2019 roku, który wykupił od Uniwersytetu Warszawskiego licencję do korzystania z naszych najnowszych wynalazków i właśnie te wynalazki chcemy wykorzystać już do rozwinięcia własnych terapeutyków na bazie mRNA. Jak się pani pracuje na styku biologii, chemii i fizyki? Bardzo dobrze. To jest coś, co jest po prostu fantastyczne, dlatego że ja zawsze się interesowałam różnymi rzeczami i jakby ciężko mi było wybrać. Moim taką miłością z czasów jeszcze liceum jest chemia, ale właśnie taka sama synteza dla tego, żeby coś zrobić i odłożyć na półkę, nigdy mnie nie fascynowała. Zawsze ja chciałam, żeby coś było po coś i uwielbiam robić rzeczy, które są przydatne. Czy to dla chociażby jakiegoś innego badacza, który chciałby tego związku, który ja zrobię, użyć, czy dla firm, które badają coś, czy właśnie jeśli to jest jakby moje największe osiągnięcie, z którego jestem dumna, to, że związek, który ja kiedyś zrobiłam, został częścią terapeutyku, który jest podawany pacjentom, tak? No to jest jakby ten dla mnie taki najwspanialszy. Gdzieś tam przyczyniła się pani do czyjegoś zdrowia. No to jest rzecz olśniewająca. Tak, w taki niewielki sposób oczywiście, bo ważniejsi są lekarze i całe grono innych osób, które te terapeutyki wymyślają. Ja znam takich lekarzy, którzy powiedzą, że się oglądają na naukowców, żeby to naukowcy im dostarczyli metody. No może chodzi o to właśnie, żeby było wiele tych osób, którym zależy na tym, żeby coś zmienić. Ale to jest jakby, bardzo lubię robić rzeczy przydatne i właśnie na takim styku tej chemii, biofizyki i biologii można takie rzeczy wymyślać. Poza tym można powiedzieć, że ludzie lubią tak szufladkować naukę i lubią się dzielić na te obszary. I w tej czystej chemii, czystej fizyce, czystej biologii już naprawdę zostały osiągnięte rzeczy tak kosmiczne, że żeby odkryć coś wartościowego, trzeba po prostu być najlepszym na świecie. Ja nie wiem, czy mnie stać na to, żeby być najlepszym na świecie. Natomiast na styku tych nauk są takie pola w ogóle niewyeksplorowane, które ludzie się boją, tak? Chemicy boją się na styk biologii czy z fizyką, a jak się tak da, zamiast krok do góry, to da się krok w bok, to nagle się odkrywa pole po prostu do eksploracji, gdzie można osiągnąć bardzo wiele i nie trzeba być wcale geniuszem, żeby to zrobić. Jakie pani ma marzenia w takim razie, takie naukowe? Marzenia naukowe, no chciałabym bardzo, żeby ta nasza firma wypaliła, bo to jest jakby coś, co za ostatnie 2 lata bardzo dużo mojego czasu, zdrowia pochłonęło.
I bardzo bym chciała, żeby udało nam się rzeczywiście opracować jakąś terapię, która za powiedzmy te 5 czy 10 lat dotrze do pacjentów. To by było naprawdę wspaniałe i to by było największe osiągnięcie mojego życia i wtedy już mogłabym iść na emeryturę, nic nie robić naprawdę, nawet jeśli... Nie wierzę, osoby z takim charakterem jak pani pracują do końca. A drugie takie osiągnięcie, które mi się marzy, wcale nie jest związane z odkryciem naukowym, tylko bardzo bym chciała zobaczyć, że ludzie, którzy pracują w naszym zespole, którzy teraz są bardzo zdolnymi studentami i doktorantami i postdokami, gdzieś tam wyruszą w świat w pewnym momencie, bo zawsze tak jest. I chciałabym zobaczyć, że ci, którzy naprawdę na to zasługują, odnoszą sukces i na przykład też są badaczami i czerpią satysfakcję ze swojej pracy i na przykład za 10 czy 20 lat będę mogła powiedzieć, tak, ten genialny naukowiec, o którym wszyscy mówią, to była moja studentka, tak? Albo, albo doktorantka. Ja sobie myślę, że ja za 10 czy 15 lat będę mogła powiedzieć, że ta znakomita naukowczyni, która właśnie odbiera międzynarodowe nagrody, kiedyś siedziałam z nią w studio i prowadziłam podcast. Przecież pani jest bardzo zdolną naukowczynią, wszyscy to wiedzą. Staram się, natomiast szczerze mówiąc, na nagrody bym nie liczyła. Myślę, że jest wielu świetnych naukowców na świecie, którzy o wiele bardziej zasługują na nagrody, ale naprawdę nagrodą taką najlepszą jest właśnie tej pracy naukowej. Jest to, jeśli uda się coś zrobić, co inni docenią. Nawet nie chodzi właśnie o nagrody, tylko chodzi o właśnie o to, że... Żeby działało i chcą zastosować. I to jest dla mnie najlepsza nagroda. Jeśli ja zrobię coś, co ktoś inny uważa, że jest użyteczne i do czegoś mu się to przydaje, to jest dla mnie najlepsza nagroda. Pani doktor habilitowana Joanna Kowalska z Zakładu Biofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Chemii Bioorganicznej. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu z cyklu Hard Science Can Be Easy. Więcej znajdziecie na stronie Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego cwid.uw.edu.pl. Do usłyszenia.